I zaraz kolejny zbiornik. Będziemy sypać. Mam nadzieję, że teraz nie będzie mi trzeszczało radio, jak nagrywa. Zmniejszony zasięg i dalej coś tak co jakiś czas trzeszczy. Teraz muszę tak bardziej na środek podjechać, bo z tyłu mam nasypane. Poprzedni zbiornik był nasypany na sam tył. Teraz musimy nasypać. Jeszcze pół zbiornika. Jeszcze pół zbiornika i będzie pełna. Tu sobie stanę, myślę, że do końca dojadą i będzie zaraz zbiornik. Tu sobie poczekam. Tak to wygląda z kabiny ciągnika. Szyba brudna, jak normalne. Kurz, deszcz robi swoje. Przez tylną będzie lepiej widać. To samo jest. Trochę ponagrywam z boku. Właśnie podjechałem, żeby cię wesprzeć. Ja tak pytałem normalnie, czy nie jest jego, mówię, kurwa, że najebo. Co, kamienia trafiłeś? No tak. I co, wszystko dobrze? No tak, jeszcze że tak, no chyba tak. Teraz będzie cały, a tak to chyba się nie wygięło, nie zgięło, jest ciemno tam. Posypiemy jeszcze trochę i zaraz jadę. I to ostatni kurs mój, Luciana. Pokazuje, że jest pełno. Jest pod kontrolą. Nie będziemy dosypywać. A to już nie będę nagrywał. Dosypię i coś nagram na powrocie. Dziękuję, do widzenia. I jadę. Jeszcze nagram, jak Lucjan się podstawia.
Zobaczmy pod tym nową tutaj. Poproszę dzisiaj 3/4 i jedziemy. Pan bym przyjechał, to bym kombinowali, a tak nakopiemy 3 zbiorniki i jedziemy do domu. Tak dużo? Teraz ujęcia z GoPro, bo jest mi wygodniej podczas jazdy nagrywać. Wyjechałem z pola, jestem na drodze polnej i za chwilę będę na asfalcie. Tutaj fajnie jest, bo jest blisko do asfaltu. Sucho jest, to chociaż drogi nie rozwaliliśmy, bo nieraz tak bywało, że jak była taka sytuacja jak tutaj, były mokre wykopki, to z takiej drogi polnej jak ta robiły się dwie kolejny tylko takie. Wszystko było rozjeżdżone. Tutaj warunki sprzyjają. Zaraz będę na drodze. Na tych oponach tą przepę się elegancko ciągnie. Naprawdę po polu, wszędzie można, czy może nie wszędzie, bo to bym przesadził, ale jest znaczna różnica jak było na wąskich, a jak na tych szerokich. No i zaraz dojadę do drogi. Włączę tylko na chwilę światła, żeby zobaczyć jak to wygląda. Bo na drodze nie możemy jeździć na roboczych światłach, tylko jeździmy na światłach drogowych i na światłach mijania. To są światła tylko do pola. Dobra, gaszę i wjeżdżam na drogę. Zaraz przejeżdżam most i zobaczymy, jakim biegiem będę musiał podjechać pod górę. Tutaj Magnum wchodzi z Wieltonką na biegu 16, przypominając, że jest 18 biegów. Zobaczymy, jak tutaj John Deere da sobie radę z PTS 12 pod tą górę. Jadę teraz na największym, czyli E4, ale musimy zejść na 3. Chyba na E3 zrobię tą górę. Ładnie, ładnie idzie. I chyba niżej nie będę schodził. Mamy ile obrotów? Nie, musimy zejść. Poniżej 1500 jest. Coś naprzeciwka jedzie. Normalnie, no musimy zejść na dwójkę. Trójka. Takie miejsce jest tam, że trzeba bardziej zredukować, a tutaj już jest mniejsza górka. No i zaraz będę na miejscu. No i wjeżdżam na gospodarstwo. Na wagę. Włączymy światła. Teraz muszę ręką na krzyż zredukować. Zjeżdżamy na wagę. Zaraz będę wiedział, ile jest brutto. Brutto mamy 33700 ze mną. Dobra, idę, zrobię wydruk. No i jest już przyjęcie zrobione. Idę teraz, zobaczę, co tam słychać na przyjęciu ziemniaków na sortowni. Widzę, że jest podstawiona przyczepa, niewysypana na rano już. Dzisiaj już nie będziemy pakować. A ja sobie stanę tam, gdzie wszystko stoi. Cofnę. Tutaj chłopakom coś się stało, już wiem co. Tak patrzę, ziemniaki rozwalone. Skrzynia dziurawa, dno dziurawe.
odstawili na bok. Jutro trzeba będzie przeładować i naprawić skrzynię. Dobra, idę odstawiać John Deere'a i też uciekam zaraz do domu. Dobra, i cofamy. Poniosłem to już sobie na wywrocie. Teraz mi jest łatwiej cofnąć, bo widzę wszystko. Daleko będzie chyba. Może nie, może teraz wyprostuję. Powinno być dobrze. W sumie jeszcze tylko jeden zestaw musi być. Ja wyprostuję sobie składzik. I włączę mi jeszcze bieg przede wszystkim. Dobra. Mniejszym biegiem jest wygodniej, bo miałem za wysoki bieg i za szybko mi się toczył ciągnik, teraz jest wygodniej. Nadążam reagować w kierownicy odpowiednio do sytuacji. To żeby dobrze patrzył, bo ostatnio jak patrzył, to Lucjan w bramę wjechał. Ale może już będzie wiedział, jak popatrzeć. Tu jest zaczep. Teraz. No i stoi. Teraz ją delikatnie opuścimy. Kana parkingowa i jesteśmy na miejscu. I kolejny dzień rano zaczynamy szykować kombajny. Jest coś do roboty? A u ciebie? Miałem tam zrobione błocenie, bo to śrubę nie mieli. No, to dobrze. A i co, skrzywiło się? Chyba nie. Trochę może tam się dogadać. Odjeżdża z placu, żeby było miejsce na drugi kombajn, bo stał tutaj obok. Damian zaraz jedzie swoim kombajnem z boku. Wszystko się olepiło od tego deszczu, nie? Piachu. I przez przypadek zamówiłem jedno to, wiesz? I ciekawe, zobaczymy jak... Ale tu nie ma gwintu w środku, bo to jest kładki akurat. Tak, tak, ale czy się nie kołysze za mocno? Może to się kołysze, dlatego ten czujnik raz łapie, raz nie, nie? Aha, w ten sposób, no. No zobacz, porównamy, bo przez przypadek mi się to zamówiło. Odstaje. Tak, nie. Chyba jakby się przesuwał, bo to jest wytarte. Z tamtej strony też tak jest, ale nie jest przetarte, nie? Ładujemy kolejną ciężarówkę z rana. Kuba wywraca, a Paweł wozi. Jeszcze jedną sprężynę potrzebuję. To są akurat odsadzarki, ale pasują tutaj, zakładamy do kół łęcin, żeby bardziej dociskało. Bo tam u Sebastiana był problem, że za słaba sprężyna i ciągle mu się zatrzymywało koło. Teraz wymieniamy na takie mocniejsze sprężyny. Powinno być lepiej. Masz. To są odsadzarki, nie? Tu już mamy jedną wymienioną. Drugą, teraz drugą musimy odciąć. I co, patrzyłeś jak to wygląda? Od tamtych drzwi, bo tam basen jeszcze leży, nie? No, to już cofnąłem tego sobie. No tego z męciarką. A, Maksuma. No i to zabierzemy 50. I tam się przyczepą cofnie i ten.
Ale to weźmiemy John Deere'a, nie? John Deere'a tam się cofnął. Musimy załadować rzepak tam tak akurat. A tu są ziemniaki. No też są ziemniaki, to trzeba... tak, bo ja wczoraj przyjechałem nim z ziemniakami przecież. Ej, co? Zamieszanie. No dobra, to na bunkier trzeba to puścić, no. Nie ma innego wyjścia. Nie ma bolca, trzeba coś znaleźć. Nie ma, jest? Jest, dobra. Pod fotelem. Nie mamy czym przyczepy pustej podciągnąć, dlatego weźmiemy ładowarkę, bo musimy załadować nasiona do siewu. Tu postawimy przyczepę, a tu na hali mamy nasiona i trzeba je załadować, żeby było miejsce. I podstawiamy przyczepę ładowarką pod nasiona. Zaraz załadujemy i tam trochę ogarniemy. Tak. Tam jeszcze jest rzepak do zabrania. Musimy wywieźć. Tutaj ładnie postawimy i będziemy ładować. Co tam były łańcuchy? No muszę łańcuchy robić, jeszcze dwa muszę robić. No tak, pierwszej klasy ściągnąć. No. Nie, czy burtę lepiej nie tak. Nie zdjąć? Nie zdjąć. To byśmy sobie otworzyli burtę, bo tam mamy na paletę tutaj nasiona. I by powstawiał. No tylko trak, trak, pod dwa woreczki. Tak można zrobić może, no. No burtę tylko na tą górę też śrubę, co nie? Tak, no. To zabezpieczenie i tak. A tutaj, z tego, tak? Tak. Ja tu dotknąłem śrubokręt. No to nie, no trzeba koło odkręćmy i tą obudowę, co go trzyma. Tam jest na dwie śruby taka obudowa. Jadę zobaczyć na pole, jak tam idzie kopanie i akurat się mijam z naszym transportem. Za mocno zjeżdża, nie powinien tak zjeżdżać. Jest teraz sucho, ale jakby było mokro. Żyto już ładnie widać, rządki. Się pole zazieleniło. Jestem na polu i chcę zobaczyć, jak u Damiana wygląda to odciążanie, bo chodzi o to, że wymienialiśmy te śruby i to wszystko jest rozregulowane. Założyliśmy też te nowe amortyzatory takie. Te krążki takie z tworzywa czy z gumy, to jest takie jakby jakieś tworzywo. I zaraz zobaczymy, jak to, żeby za głęboko nie kopał, bo też nie możemy za głęboko kopać, bo bierzemy za dużo ziemi, wtedy zanieczyszczeń wszystkiego. Musimy kopać na takiej głębokości, żeby było akurat. Zabieramy nasiona. Wszystkie będą ładować? No tak, ale chyba wszystkie nam się nie zmieszczą, tak jak patrzę. No zobaczymy, ale będziemy chcieli wszystko załadować. Niech pytam podstawiał. Ładowarkę zabierz. Paweł! Co? Jakbyś postawił nam tam. Można by było? Bo będziemy zaraz ładowali to. Pod przyczepę. Chłopaki tutaj ładują, ja odjadę 72,50, żeby tam cofnąć przyczepą i ten rzepak załadujemy od razu, zaraz.
Wielgradę Pumą z tą małą wają, na tą małą waję będziemy ładowali ten rzepak. Nie wiem, czy się zmieści, ale jeszcze dwa kursy zrobimy. Stanę tam z tamtej strony, żeby nie przeszkadzał. Paweł, a kiedy kupiłeś go? Po wypłacie? Tak. Zobaczę, czy jest pusta przyczepa, żeby załadować rzepak. Tak, jest pusta, elegancko. Tylko jeden ziemniak jest, tego zabiorę. Mogę podjechać pod załadunek. Cofam tam pod falę. Tu z boku i będziemy ten rzepak ładowali przez te boczne wrota. Przez tą boczną bramę. Elegancko. Muszę odczepić wywrotnicę, bo przyjechał po ziemniaki luzem. I trzeba ten załadować łyżką, a chłopaki tamtą ładowarkę używają do ładowania nasion. O. Przewody odpięte. Muszę tylko przełączyć. Zostawiam wywrotnicę i zakładam tą dużą łychę. Od razu będziemy mieli łychę, to się będzie ładowało rzepak. Zabieram tą końcówkę rzepaku stąd. Tam już ładują ostatnie worki nasion. Ja mam tam podstawioną przyczepę. I powolutku sobie stąd zabieram. Wiadomo, końcówkę to trzeba wszystko później pozmiatać. To raczej się na raz nie zmieści. I będziemy tu ustawiali już do końca skrzynię. Widzisz, dałem na chwilę Pawłowi poładować i zobacz, co się stało. Pawłowi. Trzeba to zebrać. Ale to jest... Dobra, do góry, tak. Podsadziłem Kubę, żeby trochę tam rozgarnął ten czubek. Tak i tak nie zmieścimy na raz, także nie ma co sypać takiej pełnej. Tu się zagapiłem i się rozsypało. Trzeba będzie pozbierać. Najgorzej, że to nie jest na placu, bo na placu to nie ma problemu. Z ziemi się gorzej zbiera. No tak nieraz bywa. Musi to jechać zawieść, jeszcze raz przyjedzie i doładujemy tą końcówkę i będziemy mieli już halę zwolnioną. Tak sobie przechodzę, patrzę na ładowarkę od tyłu. A tutaj nie ma śrub na spożniu. Trzyma się tylko na dwóch. Dwie są urwane. Chłopaki zdjęli koło przed chwilą. Zjedli obiad i zdjęli koło. A ja tutaj zobaczę. Wyjmę sworzeń, zobaczę, w jakim stanie jest łożysko. Podejrzewam, że łożysko do wymiany będzie. Nie wiem, czy sworzeń też nie. Ale najpierw tylko dolny rozbiorę. Będę musiał dwie wykręcić, bo są urwane. Dobrze, że to zobaczyłem, aby koło odpadło. W razie w stworzeniu łożyska mam do tego.